słuchajcie, teraz, że nasi jubilaci są jubilatami, to wiadomo, chyba wszyscy zaśpiewamy im 100 lat. Chcę przywitać na okładach naszego 35-lecia koła. Jak wiecie, akurat czas, niestety umykło szybko. W 1967 roku powstało nasze koło, w tym roku już przypadło 35. rocznica. W 1966 roku my byli jeszcze jako sekcja Rybnika, w 1977 myśmy się odłączyli, do teraz jesteśmy kołem dosyć licznym, bo w tej chwili już nasze koło liczy na dzień dzisiejszy 214 osób, czyli mamy plus dwie osoby do roku poprzedniego. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać wszystkich przedstawicieli okręgu. Muszę się obrócić, bo już mi kaś tam szmychli, a tu z przodu. Przede wszystkim z prezesem naszego okręgu Mirosławem Iwańskim. Prezes, witam bardzo serdecznie w imieniu nas i naszych członków. Witam wszystkich wiceprezesów w postaciach Alka Widziaka, Lecha Gorczyńskiego, Konrada Ciury. Także bardzo się cieszę, że wszyscy, którzy zostali zaproszeni z tego, skorzystali. Witam, witam wszystkich przyjaciół moich, wszystkich prezesów kół, przedstawicieli, którzy przyjechali za prezesem. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać również kolegi. Mało kto wie, że mamy sam przedstawicieli z Niemiec. Bardzo serdecznie cię witam, Jurku. Odwrócimy kontakty z Potropem, także cieszę się, że przyjął, że skorzystał z onego. Bardzo przyjemnie mi jest również przywitać starego mojego przyjaciela Filipowicza Sławka, który od lat współpracował i przy Pośle Motowidle. Także Sławek, dziękuję ci bardzo, że jest. Zanim cokolwiek rozpoczniemy, powiem wam jedna rzecz, że w tym roku jako prezes tego koła zrobił bardzo duże wapa i muszę to teraz naprawić. A rozchodzi się o to, że mój jeden z najlepszych gospodarzy by śpiewać mnie urodziny 60 lat i o nie zapomniał. Późba, moja kulpa, wieście nie zapomniał. Ja bym prosił zagrać mu 100 lat, by mi zaśpiewamy. Moje gratulacje z tego wszystko, co tam na mężu, to był najsłej. Staniesz to, to dostaniesz, a tu ci dobrze. Zagraj mi 100 lat, co my zaśpiewamy. 100 lat, 100 lat, nie. Jeszcze raz, niech żyje.
tego rolki funkcjonują. Pan Aleksander Chobaniec bardzo mile też go witam, także panie dyrektor, witam dyrektorze. Dyrektorze! Witam również przyjaciół, przede wszystkim tam idzie koło tej ławki, gdzie w tym jasnym polerku takim jest. Witam, witam kolegi swojego z Niemiec, z koła Potro, to raczej przyjaźnimy. Witam całą czołówkę z okręgu, z prezesem Iwańskim na czele, z prezesami Ciurą, Widziakiem i Gorczyńskim. Witam wszystkich kolegów w imieniu również tatka Habra. Witam wszystkich prezesów tu, wszystkich z tego koła. Ci, którzy w tej imprezie włożyli dużo serca pracy. Wszystkim chciałbym podziękować paniom, które się dzisiaj zaangażowały. Serdecznie dzięki, upłynę do was w tym miejscu. I przede wszystkim bardzo się podziękuję również i zadotał do nas nasz kochany przyjaciel Arek kochany, tu myśliwy, zarazem szef koła łowieckiego Jaźwiec. Zarazem dzięki nim... Którego kochamy! Którego kochamy! Ci, co nie wiedzą, to muszą wiedzieć jeszcze, że akurat dzięki nim sam dzierżawimy te sprawy, dzięki im po prostu współpracy, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że to tak dalej się nie układało. Także Arku, bardzo ci dziękuję w imieniu wszystkich. O ile mogę, nie wiem czy, ja bym może prosił, jak chcą goście zabrać głos, to bardzo bym prosił na wstęp jeszcze, żeby zabrali głos, a później przejdziemy do ogłoszenia tych wyników i wręczenia. Dziękuję, ja sobie pozwolę jako pierwszy wystąpić, jako przyjaciel koła i przyjaciel Andrzeja. Muszę wam powiedzieć, ja mam zawsze anegdotę opowiadam, co Andrzej zrobił, nie? Co zrobił na Bukowie, co zrobił gdzieś tam, ja mam powiem, co ostatnio zrobił na kopalni na Asmosie. Pan dyrektor oficjalnie wystawił gratulacje dla pana prezesa, proszę, i na te urodziny 35-lecia pan dyrektor przesłał taki specjalny komplet pióra i długopisa, gdzie pisze Andrzej Szczęsny, żeby ci już nikt nie ukradł nigdy. Pisz, wypisuj wszystkie czeki. Niech... Specjalne życzenia, oczywiście koperta to są życzenia i tu taki specjalny prezent i myślę, że tym prezentem... Pokazuję, abyście nie powiedzieli, że my sobie machujemy fajne życzenia, proszę bardzo. Tak, tak, że to nie chcemy, nie to, że w reklamówce. I prezent taki, myślę Andrzeju, którym się podzielisz z wszystkimi, którzy tu dzisiaj są. I ci, którzy jeszcze będą świętowali, ja zaglądaj, proszę bardzo. O, ja dziękuję. Gratuluję wam. Życzę dalej sukcesów, rozwijajcie się jako koło i w końcu przywieźcie rybę do tego stawu, bo dzisiaj było cieka. Okej. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na samym początku taka osobista refleksja. Nie zaponieliście. Zaprosiliście Andrzeja. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja w swojej pracy społecznej w dalszym ciągu biorę czynny udział i również chciałbym w przyszłości jeszcze nie raz się spotkać z wami i nie raz rozmawiać o waszych sprawach, tych takich przyjemnych jak dzisiejszy piękny wasz jubileusz. I też jest dzisiaj okazja wspomnieć o tych, których wśród nas tutaj już nie ma. Kiedy dzisiaj rozmawialiśmy o samych początkach tego koła, o tych ludziach, którzy się angażowali, piękne wspomnienia i pięknie wspaniali społecznicy. Ja wam życzę z okazji tego pięknego jubileuszu, Andrzeju, aby w dalszym ciągu ta wasza praca tak niewdzięczna szła w tym kierunku, co żeście sobie nakreślili. I róbcie to. Moja skromna osoba, jak tylko będzie do tego potrzebna, to zawsze jest do dyspozycji i wspólnie razem z wami będziemy to robić tak jak do tej pory. Serdecznie wam dziękuję. Pozwólcie, że osobiście ode mnie, już jako Tadeusza Motowidło, chcę przekazać taki list gratulacyjny. Niech on tutaj spoczywa w tej waszej siedzibie i niech przypomina nam sobie nawzajem, aby w jakiś sposób również dołączyć się do waszego codziennego życia. Chciałbym przekazać certyfikat przelewu na wasze konto z
skromnej kwoty. Niech wam zasili konto, niech wam pomoże wasze działalność. Bardzo dziękuję. Myślę, że panie pośle, dopóki zdrowie dopisze nam wszystkim. Bądźcie z panem na czele, będziemy się spotykać. Bo wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W imieniu wszystkich kolegów tego koła. Serdecznie witam wszystkich i chciałbym serdecznie również podziękować za zaproszenie, żeście pamiętali u mnie. No i z okazji jubileuszu oczywiście gratulować wszystkiego najlepszego, pomyślności, bo to już jest 35 lat, no niby nie tak dużo, ale jednak nie. No i chciałbym wam serdecznie pogratulować waszej pracy, nie? Bo praca, którą wy wykonujecie, no widać na co dzień. Kto tu przychodzi, kto się tutaj przekręca, to przede wszystkim zauważy wasza ciężka robota, wasza gospodarka i tak dalej. Dużo organizujecie, co mi się bardzo podoba, różnych imprez, co w dzisiejszych czasach jest ludziom bardzo potrzebne, nie? Bo przy tak szybkim życiu, jak się to mówi, to jest wszystko. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i na ręce prezesa składam takie... Dziękuję. No jesteśmy w strojach organizacyjnych, ludowych, roboczych, tych, które są na co dzień, ale chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie delegacji z okręgu. Dobrze, że o nas nie zapomniałeś, że mogliśmy tu dzisiaj uczestniczyć również i w zawodach, ale koło jest kołem no, wiodącym w tym rejonie, czego sami możemy doświadczyć, przebywając tu bardzo często na tym terenie, widząc te postępy, które tutaj się dzieją, widać współpracę tak prezesa, jak i całego zarządu na przestrzeni tych 35 lat z samorządem, z władzami, z parlamentarzystami i to jest bardzo miły gest, że został zaproszony poseł pan Motowidło, który tutaj przede mną mówił. Ja myślę, że nigdy o takich ludziach nie zapomnimy, nie tylko działacze z koła, ale również i działacze okręgu. Bo jednak ta więź z władzami, no niestety, ale daje dwustronne korzyści. No my jako okręg, panie prezesie, no czeku nie damy, ale w każdym bądź razie na pewno wspomożemy w tym działaniu, rozwijaniu się tego koła. Chciałbym złożyć z tej okazji również wszelkie gratulacje dla nie tylko wędkarzy, działaczy, ale również dla małżonek, którzy muszą niekiedy, a niekiedy może i cieszą się, że ten mąż z tego domu wyjdzie i nie ma ludzi, ale to jest również obustronna korzyść. Proszę państwa, Zarząd Okręgu w dowód uznania ufundował taką skromną tabliczkę dla koła. Pozwolę sobie odczytać jej treść, mianowicie dla koła PZW nr 74 Miedobczyce z okazji 35-lecia działalności. Serdeczne życzenia dalszych sukcesów w krzewieniu idei wędkarstwa od Zarządu Okręgu PZW w Katowicach. Podpisał sekretarz zarządu okręgu Janusz Olszewski i prezes zarządu okręgu Mirosław Gęński. Niezależnie od tego, ja poinformowałem naszego prezesa zarządu głównego, kolegę Grabowskiego, który również chciał złożyć takie gratulacje i składa je po prostu za moim pośrednictwem. Także panie prezesie, wszystkiego najlepszego, gratuluję. Koledzy, to jest właśnie wasza zasługa, te wyróżnienia, nie moja, tylko wasza. Bardzo dziękuję. Nasza, nie wasza. Stałem w kolejce, a wszyscy ważniejsi przede mną, prawda? Przede wszystkim chciałbym podziękować Andrzeju za zaproszenie mojej skromnej osoby na dzisiejsze święto z okazji jubileuszu 35-lecia koła PZW Miedobczyce, życzenia wielu sukcesów i dalszej owocnej współpracy pomiędzy naszymi kołami składa zarząd oraz koledzy koła PZW nr 124 Borynia. A żeby Borynia, to jest Jastrzębie, prawda, co tu masz puchar, plus
skromna reklamówka, która będzie kilka dni. Paweł, w jakiej oszczędzie taki puchar? Z okazji waszego jubileuszu, uczciwym prezesie i do tych organizatorów, którzy się przyczynili do tej imprezy, składa koło 150 niezależnych. Prezesie mój kochany, dziękuję ci bardzo. Myślę, że współpraca między nami dalej się wyokłada na tyle słodu i w pełni drugi lat dało. Złożyć takie naprawdę serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy dla waszego koła na rzecz naszego związku. A tu sobie jeszcze pozwoliłem taką rzecz, że po prostu między kołami ta przyjaźń zamarła, współpraca i przyjaźń zamarła. Koła stały się tylko dla siebie, nie ma odwiedzania się, nie ma zawodów. Ja mówię, co to za sport, gdzie nie ma zawodów. Nie dajcie sobie tego zabrać. Ja pozwolę się, jak już jest mój przyjaciel tu Jurek z tych Niemczech, z 40 naszego koła pod roku. Ja mam kilka gadżetów dla niego. Oczywiście jest władzy zawsze tego dozoru. Żeby pan dalej tam królował, nie wiem, że poza granicami, ale tyle jest pan z nami, a nie z panem. Dziękuję bardzo. A sam jeszcze dostaniesz osobisto, tak ubryła w ogóle, to była osobista. Dziękuję bardzo, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie teraz, że nasi jubilaci są jubilatami, to wiadomo, chyba wszyscy zaśpiewamy im 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Gdyby nie wzdryńka, to by były puste siatki prawdopodobnie, no ale nic z tego. Pierwsze miejsce kolega Cipa Eugeniusz. Może sobie wziąć co chcesz. No dętka, no napiszę dętka. Słuchajcie, drugie miejsce pozwoliłem jeszcze ją to wziąć, bo dlatego, że drugie miejsce ma mój wiceprezes Aszenda Bynek, więc drugie miejsce on mu. Brawo Bynek! Brawo! Wynikiem 1560, także bardzo ładny wynik. Proszę bardzo. Także moi gratulacje, wie co? Kolega Jan Nieszporek. Brawo! A ty góry. A ty już weź co chcesz. Drugie miejsce za ręka, za ciebie. Pierwsze miejsce, jakie wyjęli. Sławka długopis. Długopis, długopis. Wyjście, dziękuję ci bardzo. Gratulacje. Andrzej dostał, ale się podzielił. Oczywiście wszyscy tutaj udział dostaną też taki. Piąte miejsce kolega Bocheniak Czesław. Brawo. 830. Brawo Bocheniak. Proszę cię bardzo, jedziemy co nagrodę i potem podpisam, wiesz?
I szóste miejsce. Szóste miejsce, kolega Legoczyński, 815. Druga miejsce, okre górą, prosiłki. Gorsze miejsce. Może to drugie się nagroda. Siódme miejsce, kolega Byśkiewicz Wojciech, 795. O, Wojciech! Jubilat! I jubilat! Brawo, Wojciech! Brawo, Wojciech! Brawo, Wojciech! Brawo, Wojciech! Było pytać. No i gratulacje. Ale wygrał z nami. Dziewiąte miejsce, Bogdan Kufieta, 650. Brawo! Brawo, brawo. Dziesiąte miejsce, Mirosław Pszuła, 640 punktów. Jeszcze prezent na pomnika mi tu. Daj to biorę w skarpecie. Siatka na wozie. Jedenaste miejsce, Andrzej Szczęsny. Cenik, naucz się hitać. Już taki daleki. Wybierz się, ale weź se tu. Nie pokażę mi ty. Brawo. Prezydenta naszego miasta Rybnika, pana Pudalego, serdecznie go witamy wszyscy. Także bardzo miło. Witamy bardzo miło. Wszyscy tu. Rekina wam się udało, głównie. Były takie mniejsze rekiny, no troszkę mnie naciągnie, może z tego rekinki nie będzie. Ja tu przyjechałem z dukiem, jest zainteresowany, jak to jest, czy to ryby będzie mógł zobaczyć. Co, ja ci się postarałem i pokorzę, jak trzeba będzie pokorzą. Jak się mówi, nie ma sprawy. Ale słuchajcie, to jest dobry moment, bo to jakby nie było, to jest 35-lecie koła i z tego powodu będzie zorganizowany ten piknik, te zawody, najlepsze życzenia, żebyście te chrypta mieli jak najwięcej i wyniki też jak najlepsze. A do tego taka specjalna nagroda na te 35-lecie koła. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Mogę tu usiąść, a? Tu? Jasne, proszę bardzo. Ja chciałbym bardzo serdecznie wszystkim wam podziękować przede wszystkim za to uczestnictwo. To, co jeszcze raz powiedział, panu posłowi za tyle lat współpracy, że ciągle współpracujemy, będziemy współpracować. Panu prezydentowi, że nigdy nie zawodzi, a go zaproszymy, zawsze jest. Panie prezydencie, dziękujemy. To nie tylko w imieniu mojego koła, ale tych kół jest 5 na terenie Rybnika. I wszystkie koła tu są, wszyscy prezesi,
No prawie, że wszyscy bez jednej wice, bo ten jeden z wjechanych na razie. Wszyscy dziękuję za ta współpraca, za to, że możemy się spotykać. Jeszcze myślimy, że troszkę pana prezydenta nakręcimy, żeby zrobić taki zawody o puchar prezydenta. Marzy nam się, żeby naprawdę to zrobić pełną gębą, no nie wiem, może nam się to uda przebiegnąć i osobiście dochodzić i was na wszystkich tych prezesów będziemy stukać te drzwi pana prezydenta, żeby to zrobić. A w Lubie się będą sąsiedzi na rynku się stawił. Ja powiem szczerze, jakby my się nie zarobili, to i nie ma, naprawdę, także zarobimy. No, a w każdym razie... Się tylko ciągnie, się go popuści. Są pociągnie, są po prostu razu. Trzeba go wymęczyć. Nie tylko, bo nie ma 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 t